Z okazji jubileuszu urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego dziś i w następnym programie za tydzień przedstawimy Państwu film dokumentalny pod tytułem Konrad, mistrz słowa i nawigacji. Film produkcji Telewizji Polskiej według własnego scenariusza zrealizował Bohdan Rączkowski. Sługę cienia Józef Konrad dedykował swemu synowi i jego rówieśnikom, którzy w zaraniu swej młodości przekroczyli smugę cienia. Czytając pierwszy raz Konrada, przecieraliśmy oczy, mówił John Galsworthy, przyszły autor sagi rodu Forsythów. Choć nazwisko Joseph Conrad jest nowe, to mógłby on stać się Kiplingiem archipelagu malajskiego, pisał londyński Spektator po ukazaniu się Szaleństwa Almayera. Na statku Konrad był pierwszorzędnym marynarzem, jednocześnie dziwnym facetem lubiącym książki, wspominał marynarz Tilkursa, na którym Konrad był drugim oficerem. Bertrand Russell napisał krótko. Był polskim szlachcicem od stóp do głów. W Encyklopedii Brytanika czytamy. Podziwiany za życia za bogactwo prozy i przedstawianie niebezpieczeństw życia na morzu w egzotycznych częściach świata, Konrad uważany jest za jednego z największych pisarzy angielskich. Kiedy zacząłem czytywać Konrada, zachwyciło mnie jego zamiłowanie do trudnych tematów. Uwielbiałem jego ironię i dowcip, ale pod tym wszystkim kryło się jego ogromne współczucie dla ludzi, zarówno młodych, jak i starych, którzy czasami popełniają błędy, którzy sami siebie poddają próbom i być może znajdują, jak Lord Jim, pragnienie otrzymania drugiej szansy. W szkicach o Konradzie Maria Dąbrowska napisała: Konrad jest w dziedzinie prozy powieściowej tym, czym Szekspir w dramacie, wielkością nieprześcignioną. Francuz Jacques Mayu stwierdził, żadna z postaci Konrada nie ma rodowodu polskiego. Wszystkie razem prostą drogą prowadzą do Polski. Sam Konrad, odwiedzając rodzinne strony, określił się żartobliwie polskim szlachcicem maczanym w angielskiej smole. Wschodnie tereny za Bugiem należały prawnie od XVI wieku do Królestwa Polskiego połączonego Unią z Wielkim Księstwem Litewskim. Carska Rosja, Prusy i Austria, niechętne postępowym prądom, dokonały rozbioru obu państw. Ziemia Konrada leży teraz w niepodległej Ukrainie. Stąd wyruszył również w świat muzyki Paderewski. W Olesku za Lwowem urodził się król polski Jan Sobieski, zwycięzca bitwy pod Wiedniem.
dalej urodzajne równiny i step. Adam Mickiewicz, jadąc z Petersburga do Odessy, przyrównał je do oceanu. W znanym sonecie czytamy: wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi, wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Od granicy aż do Berdyczowa jechałem jakąś labo, ale równiną 100 mil długą i 100 mil szeroką, pisał Honoriusz Balzak. Jechał do pałacu pod Berdyczów po kwiat swej duszy, polską hrabiankę Ewelinę z Rzewuskich-Hańską. Przerywamy na chwilę projekcję, by przedstawić Państwu propozycje biznesowe polonijnych firm. Na drugą część filmu zapraszam po reklamach. Korzystne wpłaty na fundusz emerytalny RSP poza gorącym sezonem? Dlaczego by nie? Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje obecnie przez krótki czas inwestycje GIC, RSP i RIF z oprocentowaniem rocznym 4,6%. Tak jest, 4,6%. Odsetki dopisywane co roku do sumy depozytu zwiększają każdorazowo kwotę podlegającą oprocentowaniu. Po pełne informacje prosimy dzwonić do naszego call center albo odwiedzić najbliższy oddział Credit Union. Zapraszamy. Polimex jedzie! Polimex leci! Polimex płynie! I doręcza paczki rodzinie! Hurra! Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen's Arena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Każda przesyłka z piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. W ciągu 4 dni do rąk odbiorcy. Portal Communications oferuje bezpośrednie połączenia telefoniczne do Polski i wszystkich krajów świata. Niskie stawki bez dodatkowych opłat miesięcznych. Tani dostęp do internetu. Zacznij oszczędzać już od dziś. Portal łączy z krajem. Zapraszam Państwa do obejrzenia drugiej części filmu dokumentalnego Konrad, mistrz słowa i nawigacji. Film produkcji Telewizji Polskiej w 2002 roku zrealizował Bohdan Rączkowski. Berdyczów. Miasto rozbudowane przez magnackie rody Tyszkiewiczów, Radziwiłłów, Czartoryskich. Słynęło z wielkich jarmarków i kalendarzy berdyczowskich. Przypowieść "Pisz do mnie na Berdyczów" oznaczała adres targów. Ocalała dawna Poczta Polska. Nie ma szpitala doktora Michała Romańskiego, w którym 3 grudnia 1857 roku urodził się Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Dwa imiona dostał po dziadkach, oficerach Wojska Polskiego. Trzecie na cześć bohatera dziadów Mickiewicza, które użył później jako nazwiska. Odbudowywany jest klasztor obronny karmelitów bosych i barokowy kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, w którym Konrad był ochrzczony przy kultowym obrazie Matki Boskiej Berdyczowskiej. Czynne świątynie, kościół świętej Barbary, cerkiew, i synagoga przypominają, że było to miasto trzech kultur.
Wokół Berdyczowa leżały majątki rodzinne Korzeniowskich i Bobrowskich i zarządzane przez ojca Konrada Apolla Korzeniowskiego, Oratów, Nowofastów, Kazimierówka, Debreczynka. W Terechowej, dawnym majątku babki Konrada, kołchozowi miłośnicy pisarza utworzyli w czasach radzieckich Izbę Pamięci w przekonaniu, że Konrad tutaj się urodził. Pamięta się, że ojciec Konrada był rzecznikiem pojednania polsko-ukraińskiego, bez żadnej wstecznej myśli robienia nowych niewolników między sobą. Ojciec Apollo Korzeniowski, herbu Nałęcz. Matka Ewelina z Bobrowskich, Korzeniowska. Bliższa mi od innych postaci, wspominał Konrad. Ojciec, autor komedii Dla miłego grosza, tłumacz Szekspira i Pracowników morza Wiktora Hugo, wpajał synowi zamiłowanie do Mickiewicza. Ocalała część fasady dworu babki, która opiekowała się chłopcem. Apollo Korzeniowski ze swym szwagrem Stefanem Bobrowskim utworzyli Tajny Komitet Ruchu, zalążek powstańczego rządu narodowego, i w celu poszerzenia działań przeniósł się w 1861 roku do Warszawy. Jego celem, wyjaśniał Konrad, było tworzenie oporu moralnego przeciwko naciskowi rosyjskiemu. Aresztowany został na Nowym Świecie i osadzony w Cytadeli, w 10 pawilonie, w którym więziony był również Józef Piłsudski. Wywieziony został wraz z żoną i synem w głąb Rosji do Wołogdy. Powstanie przeciwko carskiemu zaborcy w 1863 roku zostało stłumione. Wielu powstańców wywieziono na Sybir, wielu stracono. Księcia Sybiraka z powstania 1831 roku opisał Konrad w noweli Książę Roman. Cytadela upamiętnia niepodległościowe działania Polaków, oddaje cześć poległym. Matka moja, wspomina Konrad, ubrana była w czerń narodowej żałoby, noszonej wbrew okrutnym nakazom policji. Zmarła na wygnaniu. Zwolniony z zesłania z powodu słabego zdrowia, Apollo Korzeniowski mieszkał we Lwowie. Następnie osiadł w Krakowie. Zmarł w 1869 roku. Konradem, uczniem gimnazjum Świętej Anny i honorowym obywatelem Krakowa, zajął się wuj Tadeusz Bobrowski. Jeszcze raz przerywamy projekcję, by przedstawić Państwu propozycje biznesowe polonijnych firm. Na trzecią, ostatnią dziś część filmu zapraszam po reklamach. Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje specjalne świąteczne pożyczki z oprocentowaniem tylko 6,99% na okres jednego roku i 7,49% na okres 18 miesięcy. Oferta ta ważna jest do 31 stycznia 2008 roku. Życzymy udanych zakupów!
Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Noc mnie nie dłuży, dzień się nie dłuży. Być wciąż we dłuży. Zmieniamy kraj obrazy. Pekao Travel. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Przedstawimy Państwu ostatnią dziś część filmu dokumentalnego prezentującego życie i twórczość Józefa Konrada Korzeniowskiego, wybitnego pisarza angielskiego polskiego pochodzenia. Ze względu na długość filmu projekcję dokończymy w następnym programie za tydzień. Nie było jeszcze słynnych schodów, gdy sąsiad Korzeniowskich, Prot Potocki, budował w Odessie port i tworzył flotę handlową. Tutaj młody Konrad zobaczył po raz pierwszy morze. Aby wybić z głowy gimnazjaliście marzenia morskie, wuj Bobrowski wysłał chłopca w góry do Szwajcarii. Ale tu prócz gór są jeziora i statki. Chłopiec spotkał ludzi w typie wilków morskich. W 1874 roku Korzeniowski był już w Marsylii. Zamustrowany jako dżentelmen praktykant korporacji pilotów morskich, popłynął żaglowcem Mont Blanc na Martynikę. W książce ze wspomnień sumitował się, pisząc, że i Don Kiszot miał swoje słabości. Naczytawszy się romansów, pragnął uciec duszą i ciałem od nieznośnej rzeczywistości. Później dopisał, ale dobrym obywatelem nie był. Port Lowestoft i malowniczy Wielki Londyn od 1878 roku wyznaczyły nowy etap życia Józefa Korzeniowskiego. Po przygodach z przemytem broni do Hiszpanii i zawodzie miłosnym został wyszkolonym pracownikiem brytyjskiej floty morskiej. Na skutek ślepej okoliczności, pisał, morze stało się mym światem, a marynarka domowym ogniskiem. Po 11 latach stanął na schodach doku Świętej Katarzyny jako kapitan brytyjskiej marynarki handlowej z nazwiskiem Joseph Conrad. Poznał porty archipelagu malajskiego i Morza Karaibskiego, Wielkich Indii i dalekiej Australii. Czytał literaturę polską, francuską, rosyjską, angielską. Zgłębił sztukę żeglarską epoki kliprów. Między rejsami leczył dolegliwości choroby gośćcowej i zdawał egzaminy oficerskie. Kapitanem został w 1886 roku. Ważne stało się dwukrotne opłynięcie przylądka Horn i rejs na belgijskim statku w głąb Afryki. Literacki wyraz tej wyprawy mamy w jądrze ciemności. Thank you.
Utwór ten wykorzystał filmowo Francis Coppola w Apokalipsie. Konrad dwukrotnie odwiedził swoje rodzinne strony i finansującego go wuja Tadeusza Bobrowskiego w Kazimierówce. Step upodabniał mu się do morza. Ujrzałem znów słońce zachodzące na równinach, widzialne jak na dłoni, rzekłbyś zachodzące na morzu. Można mieć żal do losu, że Konrad ani wcześniej, ani w 1894 roku, gdy zszedł ze statku Adowa, na którym zaczął pisać pierwszą książkę, nie spotkał Ignacego Jana Paderewskiego, swego ziomka, który odnosił muzyczne i towarzyskie sukcesy i filantropijnie szastał pieniędzmi. W 1896 roku Konrad ożenił się z córką londyńskiego księgarza, Jessie George. Jej portret odnajdujemy w postaci Leny w powieści Zwycięstwo. Małżonkowie zamieszkali przy ulicy Gillingham 17. Tutaj i w następnych mieszkaniach Stanford Le Hope, Pent Farm, Capel House powstawały kolejne utwory Konrada. Edward Garnett, który ułatwił Konradowi debiut pisarski, pisał: dobrze, że my, Anglicy, mamy wśród siebie Konrada, ukazującego nam aspekty życia, których nie potrafimy dostrzec sami. Dalej pisał o porywającym wdzięku Konrada, przypominającym jego rodaka, Chopina.